Dzisiaj, czyniąc deklarację o sprawiedliwej i solidarnej transformacji, jednym z głównych punktów programu polskiej prezydencji COP24, odwołujemy się zarówno do dziedzictwa Solidarności, jak i prastarych polskich ideałów, o których wspominał mistrz Wincenty Kadłubek. Szanowni Państwo, Polska i Polacy doskonale rozumieją, co znaczy wielka zmiana społeczna, jakie ten proces niesie ze sobą korzyści, ale też jakie stawia wyzwania i koszty. Susza wywołała straty szacowane na około 200 milionów złotych, czyli około 830 milionów euro. Klęska dotknęła 130 tysięcy gospodarstw i zniszczyła 3,5 miliona hektarów upraw. A przecież zbudowano państwo, które rozwijało się coraz sprawniej. Państwo, które miało nowy port Gdynie. Państwo, które miało centralny okręg przemysłowy. Państwo, które miało wielką szansę ogromnie dynamicznego rozwoju i stania się jedną z europejskich potęg. Chciałbym, żeby symbolem powrotu do tego była... Co to kurwa jest? Drugi filar dotyczący technologii wiąże się w ogromnym stopniu z elektromobilnością. Otóż tutaj jedna trzecia wszystkich całej emisji światowej wiąże się z transportem, a w ramach tej jednej trzeciej widzimy też przyrosty, ponieważ... This country is Poland. It's where good climate counts. Ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch. Ihre Gegner, Autoschieber, Mörder und Erpresser. Einsatz rund um die Uhr für die Männer von Cobra 11. Unsere Sicherheit ist Ihr Job. Ебать, тулюсь у нас.